Debería darte gusto. Dawno nie wyjeżdżaliśmy razem z domu. Musimy teraz i tak szybko? Dlaczego nagle jedziemy w podróż? Bez powodu. Chcę spędzić parę dni z rodziną. Czy to coś złego? Ekstra. Nie będę chodzić do szkoły i zobaczę Orlando. Mam właśnie wolną chwilę. Później nie będę miał czasu. Zapomnijmy o kłopotach. Usiądziemy? Źle się czujesz? Może jeszcze zatańczymy? Jak wyglądam? Doskonale. Idziemy? Paco. Paco. Ruby. Ruby. Qué mejor manera de... Fajne rozpoczęcie dnia. Dziś możemy podgonić pracę z mediów. Razem coś pewnie wymyślimy. Nie mam pomysłu na slogan. No to wieczorem w moim domu. Wieczorem? Mama i siostra się ucieszą. Cieszę się, że je zobaczę. Twoja mama opiekuje się mną jak anioł. Lubi cię. Do wieczora. Do wieczora. Moja sytuacja jest inna. Camilo nigdy mnie nie kochał. Twoja dziewczyna się zakochała. Odrzuciła uczucie z powodu ambicji. To straszne. Co cię dręczy? Obawiam się, że chce złowić mego przyjaciela, ponieważ jest zamożny. Być może się mylę. Widzę, że choć Ruby rozstała się z tobą, ty się z nią nie rozstałeś. Być może. Przemyśl, czego chcesz naprawdę. Gdyby Camilo pokochał mnie choć trochę, wybaczyłabym i podzieliłabym się wszystkim, co mam. A
Anoche cené con Héctor. Zjadłam kolację z Héctorem. Był zmęczony. Szybko wróciliśmy. Jest zawalony pracą. W biurze jest mnóstwo roboty. Dlatego nie mogę pomóc ci wybrać suknię ślubnej. Héctor da ci wolne. Rozmawiałam z nim. Nie chcę się zwalniać z pracy. Jest dla mnie ważna. Nabieram w niej doświadczenia. Może będziesz mogła w niej pozostać. Héctor porozmawia z Genarą. To byłoby nadzwyczajne. Biegnę na zebranie organizacji studenckiej. Zostałaś jej przywódczynią? Skoro ojciec wysłał Luisa do Cancun. Lubię Luisa, jest architektem i kolegą Héctora. Nie wiedziałam. Luis Duarte dobrze rozumie pański pomysł. Możemy z nim negocjować. Umówiłem się z jego ojcem. Później do niego zadzwonimy. Luis zmodyfikował projekt. Zrozumiał, że nasze badania ekologiczne nie zgadzają się z rządowymi. Zdolny chłopak. Prowadziłem w projekcie zmiany. Pokażę ci, co potrafię. Nie trzeba. Zastanowię się, co robić dalej. Dzięki za propozycję pomocy. Tato, czemu nie chciałeś poznać Sofii? Pomówimy o tym później. Nie dasz mi żadnych wyjaśnień? Wybacz, że tak postąpiłem. Wszystko robię dla twego dobra. Jestem z biura podróży. Mam bilety dla inżyniera Duarte. Oddaję Ildzie. Oto cztery bilety. Cztery? Sprawdzę, czy nie ma błędu. Do Orlando? Genaro Duarte? Lilia Lopez Duarte. Natalia Duarte. I Luis Duarte. Gracias. Gracias, con permiso. Con permiso. Zaraz wrócę. Co powiedzieć, jeśli zadzwoni pan inżynier? Wychodzę tylko na chwilę. Szukasz czegoś? Zapomniałam notatnika. Miło, że przyszedłeś do biura. Wprowadziłem już zmiany w projekcie Howarda. Mogę zerknąć? Jasne. Gracias. Dziękuję. Mira, aquí están los planos. Oto plany. Qué interesante. Ciekawe. ¿Y qué pendientes tenemos hoy? Co robimy dzisiaj? No puede ser, se me olvidó llevar. Zapomniałem zawieźć dokumenty do kościoła. Chcę ten model. Co o nim sądzisz, Loreto? Pokaż. ¿Sabes qué? No. Absolutnie. No. Jest prosty, ale w moim guście. Jak to ująć? Musiałbym zrobić poprawki, żebyś wyglądała na dorosłą. Crecidita?
Przypominasz 15-latkę. Musisz błyszczeć, oszałamiać, jakbyś chciała pożreć męża.